Była zimna, niesamowicie ciemna jesienna noc. Ciszę cmentarza przecinało jedynie wycie psa przy grobie wykopanym kilka dni temu. Dźwięk był tak przeszywający, że zdawał się dochodzić nie z gardła, a prosto z serca. W ciągu dnia opiekunowie cmentarza nie pozwalali psu wyć, by nie straszyć odwiedzających. Siedziała cicho przy grobie, ale wciąż wyła, tylko wewnątrz siebie, nie pozwalając bólowi wyjść na zewnątrz. A w nocy dusza psa wyrywała się z niewoli i krzyczała z całych sił. Ten straszny dialog między psem a nocną ciszą trwał piąty dzień. Imię wielkiego psa było proste i nieskomplikowane. Pimpek. Był to Pimpek, prawdziwy i wierny bardzo starej kobiecie Balbinie. Balbina zmarła w szpitalu 5 dni temu. Miała 92 lata. Od dawna miała problemy z sercem. Zmagała się z nimi całe życie, ale w końcu zmęczone latami i trudami serce nie wytrzymało. Pimpek mieszkał z Balbiną od urodzenia. Znalazła go w kartonie na wysypisku śmieci 10 lat temu. Pies i jego brat, który właśnie przyszedł na świat, zostali bezlitośnie wyrzuceni na ulicę przez okrutnych ludzi. Balbina zabrała Pimpka Dela siebie, a jego brata Aresa przygarnęła sąsiadka i wieloletnia przyjaciółka Balbiny, Janina. Pimpek na zawsze zapamięta troskliwe ręce swojej właścicielki, która karmiła go ciepłym mlekiem z butelki i delikatnie głaskała po głowie. Cały czas opiekowała się nim jak dzieckiem. A pies był niezmiernie wdzięczny i dawał Balbinie radość, miłość i oddanie. Odejście jego pani do wieczności było dla niego ciosem o ogromnej sile, którą nie każdy człowiek może znieść. Pies do końca miał nadzieję, że jego pani wyjdzie z tego. Godzinami krążył wokół szarych ścian szpitala, w którym leżała Balbina i czekał na cud. Ale cud nie nadszedł. Pimpek pamięta, jak drżał do kości od przeszywającego wiatru, gdy pochował swoją kochankę. Na wiejskim cmentarzu było tłoczno, prawie cała wioska tam była. Balbina była znana i kochana przez wielu. Była wspaniałym lekarzem-chirurgiem. Całe życie pracowała w wiejskim szpitalu. Przez jej ręce przeszło kilku pacjentów. Niektórych dosłownie wyciągnęła z drugiego końca świata. Wielu zebranych nie mogło powstrzymać wzruszenia i łez. Pimpek czuł się tak źle z samotności i tęsknoty, że wydawało się, że wskoczy do grobu za swoją panią. Ale nie, nie mógł tego zrobić. Musiał wypełnić ostatnią wolę ukochanej Balbiny. Kiedy w nocy Balbina dostała ataku serca, zebrała ostatnie siły i zdołała wezwać karetkę, a także napisać kilka słów na kartce papieru, zdając sobie sprawę, że zaraz straci przytomność, kobieta zawołała psa. Pimpek, patrz i słuchaj uważnie. Wkładam ci karteczkę pod obroże. Koniecznie przekaż ją naszej sąsiadce Celinie. Rozumiesz mnie? Pies potrząsnął twierdząco głową. Przez 10 lat ich wspólnego życia nauczył się rozumieć swoją panią od samego początku. Celina była córką Janiny, przyjaciółki Balbiny, która przygarnęła brata Pimpka. Janina zmarła 5 lat temu i teraz w jej mieszkaniu mieszka córka z mężem i psem. Ich dzieci już dawno dorosły i wyprowadziły się do innych miast. Niestety, Celina była w odwiedzinach u syna Felicjana, gdy Balbina pogrążyła się w żałobie i mogła przyjechać dopiero teraz, po pogrzebie. Pimpek, witaj. Jak się masz, biedactwo bez kochanki? Musisz być głodny. Możesz u nas zamieszkać. Celina zaproponowała ze współczuciem, gdy zobaczyła Pimpka przed drzwiami swojego mieszkania. Pies odpowiedział jej żałosnym szczeknięciem i całym swoim wyglądem próbował pokazać, żeby spojrzała na jego obroże. Co, kochanie, chcesz być pogłaskany? Zapytała dobroduszna Celina, przesuwając dłonią po sierści psa. Pimpek rozpaczliwie potrząsnął głową, jakby próbował coś z siebie wyrzucić. Nie? To co? Obroża potarła jego szyję. Pies ożywił się, podskoczył i zamachał ogonem. To jest to, co jest nie tak. Dobrze. Odepnę obroże i zobaczę, co cię trapi. W następnej chwili Celina była tak oszołomiona, że nie wiedziała, co powiedzieć. Z obroży wypadł złożony na czworo papier, na którym ręką Balbiny wypisane były 3 słowa. Wiesława w niebezpieczeństwie. Litery ostatniego słowa były napisane niechlujnie, niedbale, jakby piszący miał drżącą rękę. A potem zdanie się urwało. Celina przeczytała notatkę kilka razy, próbując zrozumieć jej sens. Nagle do niej dotarło. Przypomniała sobie, że Balbina miała wnuczkę Wiesławę.
Kilka dni przed wyjazdem do syna Felicjana rozmawiała ze staruszką i ta powiedziała jej, że Wiesława niedługo tu będzie. Balbina nie lubiła rozmawiać o swoim życiu osobistym. Od małego marzyła o dużej, przyjaznej rodzinie. Ale nie wszystko potoczyło się tak, jak sobie wymarzyła. Na niewygodne pytania zawsze odpowiadała. Jestem mężatką, żeby pracować. Dziecko urodziła sobie jeszcze w 40 latach od przyjezdnego agronoma. Kiedy przyjechał na wieś, zachorował na zapalenie wyrostka robaczkowego. Balbina operowała. Po operacji agronom mieszkał we wsi przez kilka miesięcy, ale gdy tylko dowiedział się, że Balbina jest w ciąży, tego samego dnia spakował swoje rzeczy i wyjechał. Balbina nigdy nie wyszła za mąż. Mimo braku męża, kobieta była szczęśliwa, że w końcu doczekała się dziecka. Nazwała swoją córkę Adelaida, na cześć swojej matki. Ale i tu nie obyło się bez komplikacji. Adelaida wyrosła na obojętną, bezczelną i zbyt pewną siebie dziewczynę. Balbina uważała się za winną tego stanu rzeczy, ponieważ prawie całą dobę była w pracy, a dziewczynka pozostawała bez należytej uwagi. Adelaida opuściła dom bardzo wcześnie, w 16 lat. Patrząc na matkę, która nie miała życia osobistego, dziewczyna uznała poszukiwanie godnego jej mężczyzny za priorytet i, jak się okazało, jedyne zadanie. Nie chciała pracować. Przez 36 lat, które minęły od jej wyjazdu z domu, Adelaida odwiedziła matkę nie więcej niż 5 razy. Ale jej prośby o pieniądze były regularne. Nie chciała mówić o sobie. Jedyną radością w życiu Balbiny była wnuczka Wiesława. Moje słoneczko, jak często nazywała ją starsza pani ze względu na złocisty i rzadkiej urody kolor włosów. Sama Wiesława promieniowała światłem i ciepłem. Otwarta, opiekuńcza, życzliwa. W przeciwieństwie do matki lubiła odwiedzać babcię, a potem Pimpka. Pies wyczuwał jej przybycie, gdy tylko dziewczynka zbliżała się do domu i wybiegał jej na spotkanie. Kiedy Balbina miała 92 lata, a jej serce zaczęło coraz częściej szwankować, po raz pierwszy pomyślała o testamencie. Nie miała wątpliwości, że wszystko zapisze Wiesławie, jedynemu członkowi rodziny, który ją kochał, a było co zapisywać. Oprócz mieszkania był jeszcze duży dom rodziców na wsi i pokaźna suma pieniędzy gromadzona przez lata na koncie bankowym. Balbina strasznie żałowała, że nie sporządziła testamentu wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. Jak przyjedzie Wiesława, to od razu spisze testament. Zdecydowała stanowczo staruszka. Celina niewiele wiedziała o prywatnym życiu Balbiny z opowiadań matki Janiny i nie miała pojęcia, dlaczego staruszka zostawiła tak dziwny list pożegnalny. Nagle Wiesława znalazła się w niebezpieczeństwie. Jakie niebezpieczeństwo? Czyżby ścigali ją przestępcy? Zupełnie jak w serialu kryminalnym, gdyby tylko wiedziała, jak bardzo ma rację. Tylko że przestępcami nie byli zatwardziali gangsterzy, ale co gorsza, bliskie jej osoby. Pimpek wiedział, co przeżywała jego kochanka, pisząc ten list. Nie potrafił jednak powiedzieć tego po ludzku, tylko ból i smutek na zawsze zadomowiły się w psiej duszy. Celinie było naprawdę żal Pimpka. Kiedyś był takim wesołym i towarzyskim psem, ale teraz wyglądał jak człowiek, który doznał wielkiego smutku. Wyszczuplał i jakby postarzał się o 10 lat. I jego oczy. Wydawało się, że odbija się w nich cała gorycz straty. Kiedyś błyszczały, teraz były matowe i bez życia. Chodź, Pimpek, zjedz chociaż u nas. Pies zgodził się, ale nie dlatego, że chciał jeść, po prostu musiał. Pani nie pochwaliłaby jego zachowania, gdyby wiedziała, że umiera z głodu. Odmówił spędzenia nocy u Celiny. Po raz kolejny zamierzał pobiec na cmentarz, ale był wyczerpany doświadczeniem nieprzespanych nocy i jego ciało nie chciało go słuchać. Pies wrócił do pustego mieszkania, padł na podłogę i zasnął. We śnie śnił mu się ostatni dzień życia jego pani w tym domu. Pies pamiętał każdy szczegół. Z jaką niecierpliwością czekali tego dnia na Wiesławę. Od samego rana mieszkanie wypełniał magiczny aromat placków z pieca, przygotowywanych rękami Balbiny. Wiesława bardzo je lubiła. Razem z gospodynią odliczały godziny do przyjazdu dziewczyny. Nie ma co, od ich ostatniego spotkania minęło pół roku. Nie sądzili jednak, że ta wizyta okaże się DLA nich zgubna. Chociaż Pimpek miał przeczucie kłopotów. Źle spał w nocy, a rano obudził się z dziwnym uczuciem niepokoju, które narastało z każdą minutą. A co najważniejsze, po raz pierwszy nie czuł zbliżającej się do domu Wiesławy. Koło południa rozległo się głośne pukanie do drzwi, ale w progu stanęła nie Wiesława,
lecz nieznana Pimpkowi kobieta z niezadowolonym wyrazem twarzy. Od razu mu się nie spodobała. W tym samym momencie pies wyczuł, że nie przyszła tu w dobrej wierze. Oj, nie w dobrej. Warknął głośno i zaszczekał. Kobieta cofnęła się pod ścianę i krzyknęła. Zabierz stąd swojego wilczura, na starość ci odbiło. Balbina machnęła ręką i Pimpek niechętnie zamilkł. Kobieta, która wtargnęła do domu, kontynuowała rozmowę. Cześć, czemu jesteś taka cicha? Nie poznałaś mnie, czy co? Staruszka zrobiła się biała i drżącym głosem powiedziała. Adelaida? Kobieta uśmiechając się złośliwie powiedziała. Tak, Adelaida, 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 twoja córka. Co? Nie spodziewałaś się mnie, Wiesława, czekasz na mnie? Ostatni raz jej córka pojawiła się tu lata 12 temu, jeszcze zanim w jej życiu pojawił się Pimpek. Nie przyszła, bo tęskniła, ale żeby poprosić o więcej pieniędzy. Balbina od dziecka była przyzwyczajona do oszczędności i odkładała pieniądze z emerytury. Nie większość, ale grosz do grosza. Wiesława będzie ich później potrzebować. Same pogrzeby dużo kosztują. Rozumowała staruszka, ale Adelaida powiedziała wtedy, że potrzebuje pieniędzy na pilną, płatną operację. Balbina nie mogła jej odmówić. I co teraz? Chyba znowu pieniądze. Tak się postarzała. W końcu lata robią swoje. Wzdychając, Balbina pomyślała. Wejdź, Adelaido. Dlaczego tu jesteś? Potrzebujesz pomocy? Po co przyszłaś? Przyszłam przemówić ci do rozsądku, staruszko. Co ty wyprawiasz? Dlaczego obiecałaś zapisać Wiesławie mieszkanie i dom? Jestem twoją córką, spadkobierczynią, jedyną spadkobierczynią. I nie waż się oddawać obcej osobie tego, co moje, krzyknęła Adelaida. Pimpek nie wytrzymał, gdy jego pani poczuła się urażona. Warknął ponownie i był gotów rzucić się na nieproszonego gościa. Powiedz swojemu wilczurowi, żeby się zamknął, bo nie odpowiadam za siebie, warknęła Adelaida. Pimpek, uspokój się, już dobrze. Adelaida, powiem ci szczerze. Tak, chcę zapisać swój majątek, ale nie obcej osobie, jak mówisz, tylko wnuczce Wiesławy. Ona jest aniołem. Tyle dobrego DLA mnie zrobiła. A tobie będzie łatwiej. Córka będzie miała już gdzie mieszkać. Próbowała przekonać Adelaidę Balbina. Adelaida zarumieniła się, a nawet zmieniła wyraz twarzy. Ona nie jest moją córką i nie jest twoją wnuczką. Nie mam dzieci. Balbina spojrzała na Adelaidę zdumiona i nie mogła wykrztusić słowa. Adelaida rozzłościła się jeszcze bardziej, wyładowując swoje życiowe niepowodzenia na biednej kobiecie. Oddałam swoje najlepsze lata temu oszustowi, który nazywał siebie bogaczem. Jego żona zmarła przy porodzie. Widać, nie chciał traumatyzować dziewczyny. Kazał mi sporządzić papiery, żebym udawała jej matkę. A ja byłam na tyle głupia, że to zrobiłam. Myślałam, że będę spłukana gotówką, ale on był skąpy jak diabli. Przed śmiercią przegrał w karty. Cały jego majątek i papiery wartościowe poszły pod młotek za jego długi. Dał mi tylko opuszczony domek i trochę pieniędzy. I to pod warunkiem, że będę utrzymywał jego córkę Wiesławę do drugiego roku życia. Przede mną jeszcze 2 lata cierpienia. Wiesława to oszustka. Chcę tylko, żebyś sporządził DLA i testament. Wtedy cię odbije, tylko ją widziałaś. Balbina słuchała córki ze łzami w oczach i tylko szeptała do siebie. Panie, w jakiego potwora się zamieniła, panie? Przemień ją. Ale kiedy Adelaida zaczęła wylewać brudy na Wiesławę, staruszka nie mogła milczeć. To nieprawda. Wiesława taka nie jest. I nadal jest mi najbliższą i najdroższą osobą. A ja nie jestem ci najbliższa? Od jak dawna tak jest? Córka DLA ciebie. Czy na starość straciłeś pamięć? Mam dość robienia z siebie widowiska przed tobą. W każdym razie posłuchaj mnie. Jak jej wszystko zostawisz, to pożałujesz. Gorzko pożałujesz. Ukryję Wiesława tak, że będziesz go szukał z psami, ale go nie znajdziesz. Zastanów się, zanim będzie za późno. Po tych groźnych okrzykach Pimpek nie mógł już dłużej powstrzymywać wściekłości i nienawiści, jaka powstała na widok tej kobiety. Z głośnym szczeknięciem rzucił się w jej stronę. Chwycił zębami torbę, pasek, który wisiał na szyi kobiety i z całej siły pociągnął torbę w stronę drzwi. Pasek zaczął mocno ściskać jej szyję. Adelaida przestraszyła się i szybko pobiegła w stronę drzwi. Jeszcze długo w przedpokoju słychać było jej przekleństwa i złorzeczenia. Zaledwie minutę po wyjściu córki, Balbina chwyciła się ręką za serce i powoli opadła na kanapę. Pimpek natychmiast do niej podbiegł, jakby chciał powiedzieć: co mogę DLA ciebie zrobić, pani?
Nie martw się, Pimpek. Moje serce już wysiadło. Wezmę jeszcze trochę lekarstwa i wszystko będzie dobrze. Balbina pocieszała swojego pupila, ale Balbina sama sobie nie wierzyła. Jej serce krzyczało z bólu, który zadała jej Adelaida i żadne lekarstwa nie pomagały. W nocy doszło do śmiertelnego ataku serca, po którym staruszka trafiła do szpitala i nigdy nie wróciła do domu. W tej sekundzie pies obudził się ze snu. Przypomnienie sobie wszystkiego, co się wydarzyło, było nieznośnie bolesne. Pimpek wciąż nie rozumiał, jak będzie żył bez swojej ukochanej pani. Jedyne, co wiedział na pewno, to to, że Wiesławę trzeba uratować, tak jak chciała Balbina i on. Rano pies zaszczekał zachęcająco pod drzwiami mieszkania Celiny. Pimpek, cześć, jak się masz? Chodź zjeść z nami, powiedziała czule kobieta. Pies wszedł do mieszkania, rozglądając się. Podbiegł do stolika, na którym leżała karteczka, zacisnął ją w zębach i wrócił do Celiny. Spojrzał na kobietę tak błagalnym wzrokiem, że nie sposób było mu czegokolwiek odmówić. Celina i jej mąż Marcin rozmawiali już o tym, co się wczoraj wydarzyło. Celina, ja nie wiem, co się dzieje. Tylko Balbina nie napisałaby takich słów od tak. Poza tym, jak mówili mieszkańcy, na pogrzebie Balbiny nie było Wiesławy. Jestem pewien, że nie bez powodu. Wiem, że najlepszy przyjaciel naszego syna Felicjan jest w policji. Chodźmy do niego. Przynajmniej dowiemy się, gdzie jest Wiesława, co jej jest, rozumował Marcin. Celina zgadza się z każdym słowem męża. Dusza Balbiny nie zazna spokoju, dopóki nie spełni się jej wola. Ależ z ciebie dobry człowiek, Pimpku, wykrzyknęła Celina. Postanowiliśmy z mężem, że pojedziemy do miasta odszukać Wiesławę. Idziesz z nami? Pies natychmiast wszystko zrozumiał. Wskoczył na miejsce i merdał ogonem. Celina i Marcin nie zdawali sobie sprawy, jak słusznie postąpili. Adelaida, dowiedziawszy się o śmierci matki, nawet nie poszła na cmentarz, tylko od razu udała się do notariusza. Lubosławie, mogę? Moja matka zmarła, jestem jej jedyną córką. Czy mam prawo do spadku? Zapytała kobieta z nadzieją w głosie. Tak, oczywiście, że tak, ale sprawdźmy wszystko na wszelki wypadek. Po kilku sekundach twarz notariusza poczerwieniała i rozciągnęła się ze zdziwienia. No właśnie, o co chodzi? Przepraszam, spadek na podstawie testamentu, ale na inną osobę, nie na panią, powiedział notariusz. Co to? To nie może być. Ty kłamliwy draniu, krzyknęła Adelaida. W przypływie wściekłości chciała zaatakować notariusza pięściami, ale ten w porę się opamiętał i nacisnął przycisk bezpieczeństwa. Adelaida została wyrzucona na ulicę. Kiedy ta staruszka spisała testament? Byłem u niej niecałe 2 dni przed śmiercią. Teraz dam tej Wiesławie. Prosiłam o to. Złożę kości, ale ona nie dostanie spadku. Adelaida nadal miała do niej pretensje. Balbinę od 2 tygodni bolało serce. Postanowiła więc na wszelki wypadek sporządzić testament, nie czekając na przyjazd Wiesławy. Jak się okazało, była to jak najbardziej słuszna decyzja. Ale Adelaida powtarzała jak zaklęcie. Coś wymyślę. Na pewno coś wymyślę. Pozbędę się tej Wiesławy, dom i pieniądze będą moje. Pimpek jakby wyczuł, że nad głową Wiesławy zbierają się chmury. Cały dzień niespokojnie biegał za Celiną jak przyklejony. Bądź cierpliwy, Pimpek, tylko trochę. Wkrótce znajdziemy Wiesławę. Po południu do Celiny zadzwonił jej syn Felicjan. Mamo, poprosiłem kolegę o pomoc. Policja ustaliła już miejsce pobytu Adelaidy i dowie się, gdzie jest Wiesława. Znajdziemy ją, po co masz przyjeżdżać? To tylko kłopot. Synuś, tatuś i ja byśmy nie pojechali. Ale Pimpek, pies Balbiny, tęskni za Wiesławą. Przyprowadzimy go i też się zobaczymy. Błagała Celina. 2 dni później w domu Adelaidy pojawiła się policja. Dzięki swojej arogancji i pewności siebie kobieta była chłodna i nie drgnął jej ani jeden mięsień na twarzy. Miała dużo tupetu i chciwości. Nie tak dawno, z takim samym spojrzeniem, oszukała swoją matkę, mówiąc jej, że nie ma domu. Okazało się, że to nieprawda. Adelaida otrzymała od męża w spadku nie tylko dacze i pasierbice, ale także mieszkanie w centrum miasta. Tylko jedna rzecz wytrąciła Adelaidę z równowagi. Zza pleców jednego z policjantów zobaczyła tego samego wielkiego psa, który był w domu jej matki. Pimpek natychmiast na nią warknął. Zabierz tego psa, krzyknęła. Ty nie rozkazuj, tylko odpowiadaj na pytania. Czy Wiesława tu mieszka? I gdzie ona teraz jest? Adelaida powiedziała niechętnie przez zaciśnięte zęby. No, mieszka tutaj. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ona teraz jest?
Nie ma 5 lat i nie trzeba jej długo trzymać za rękę. Uciekła z jakąś koleżanką, tyle wiem. Oczywiście nie okazała swojego szaleńczego niepokoju przed policją, ale trzęsła się w środku. Adelaida na próżno łamała sobie głowę, ale nie mogła zrozumieć, kto nasłał na nią policję. Zaledwie 3 dni temu podstępnie ukryła Wiesławę przed opinią publiczną, a dziś nagle na jej progu pojawiła się policja. Nigdy nie byli przyjaciółmi ani wrogami Wiesławy. Zachowywali się jak obcy. Kiedy dziewczynka podrosła, zrozumiała, że Adelaida nie jest jej prawdziwą mamą. Mama nie może tak traktować własnej córki. Zdenerwowany ojciec nie miał innego wyjścia, jak powiedzieć córce prawdę. Ale Balbina Wiesława kochała ją jak własną babcię. Znając chore serce babci, dziewczyna nie chciała go złamać i pozostała w jej życiu wnuczką. Po śmierci ojca Wiesławy związek pasierbicy i macochy ostatecznie się rozpadł. I tylko zachłanność i nienasycenie Adelaidy sprawiły, że o istnieniu Wiesławy zaczęto myśleć. Niedawno, nie mogąc znieść sąsiedztwa z Adelaidą, dziewczyna oświadczyła, że nie będzie z nią mieszkać pod jednym dachem i przypadkowo opowiedziała o słowach babki na temat testamentu. Chciwość Adelaidy, granicząca z okrucieństwem, wybuchła ze straszliwą siłą. Nic nie powiedziała Wiesławie o wizycie u Balbiny, a potem o jej śmierci. Dziewczynka na próżno próbowała dodzwonić się do babci. W wyznaczonym dniu nie przyszła z powodu nagłego przeziębienia, w obawie przed zarażeniem Balbiny. Po chorobie, w przeddzień wyjazdu, macocha nagle odezwała się do niej, mówiąc, że znalazła w chacie 3 porzucone przez kogoś szczeniaki. Jak chcesz, to je ratuj, inaczej je utopię, powiedziała Adelaida. Wiesława uwierzyła jej, dając się nabrać na kolejne kłamstwo macochy. Wepchnęła ją do ciemnych podziemi sąsiedniej chałupy. Właściciele domku wyjechali na kontrakt za granicę i zostawili Adelaidzie klucze na jakiś czas. W porządku, zostanie na rok. Będę ją karmił i poił, nie umrze. Potem zostanie uznana za zaginioną, dostanę spadek, wypuszczę ją, kobieta myślała. I nawet przyjazd policji nie skłonił jej do zmiany decyzji. Przeszukają moją daczę, nic nie znajdą, pomyślała. Ale przeliczyła się. Rzeczywiście policja po sprawdzeniu chaty miała zamiar odejść bez chleba. Gdyby nie Pimpek. Jak zwykle wyczuł Wiesławę i natychmiast pobiegł do drzwi sąsiedniej chałupy. Zaczął głośno szczekać i wierzgać łapami od drzwi domku. Dziewczynka była uratowana. Radości psa i Wiesławy nie było końca. Pimpek swoim wysiłkiem i staraniami doznał tego ocalenia. Ale radość trwała krótko. Gdy Wiesława dowiedziała się o śmierci babci, przeszywający krzyk z głębi jej duszy wstrząsnął powietrzem. Z oczu dziewczyny popłynęły łzy. Jaka szkoda, że nic nie można było zwrócić. Dopiero po kilku dniach Wiesława znalazła w sobie siłę, by się uspokoić. Musiała żyć dalej, żeby babcia patrzyła na nią z nieba i była z niej dumna. Macocha Adelaidy trafiła do aresztu. Odsiedzi swoje, siedząc na więziennych ławkach i gryząc się w łokcie od surowości kary, jaką otrzymała za swoją obojętność i nienawiść do ludzi. Minął rok. Był wczesny letni poranek. Słońce zaczęło ogrzewać nowo przebudzoną ziemię. Na cmentarzu przy grobie 2 ludzi, pies i dziewczynka. Pimpek i Wiesława. Teraz już zawsze będą razem. Wiesława postanowiła zostać we wsi. Na fotografię na pomniku padł jasny promień słońca. Wydawało im się, że w tym momencie Balbina patrzy na nich i uśmiecha się. Życie toczy się dalej, na przekór wszystkiemu.